Düsseldorfie pojawiła się również francuska marka kamperów Rapido, których dystrybutorem w Polsce są dwie firmy: M-Camp z Dzierżoniowa i Camel Camp z Poznania. Za moimi plecami zupełna nowość. Rapido wprowadziło zupełnie nową serię nowych samochodów kompaktowych. Seria jest oznaczona literką C i jest naprawdę krótka. Model, który znajduje się tuż obok mnie, mierzy zaledwie 599 cm długości. Z tyłu znajdziemy łóżko francuskie i jest to taki typowy camper, typowy samochód przeznaczony dla pary. Jednocześnie jego cena, przynajmniej tutaj, targowa, ta niemiecka, to nieco ponad 58 tysięcy euro. Co znajdziemy na pokładzie? Już Wam mówię. Samochód zbudowany jest na bazie Fiata Ducato pod maską 2.3. Niestety dla nas to oznacza wysoką akcyzę. Nie. Tak, jeżeli chodzi o doposażenie, to najważniejsze jest Rapido Pack, który zawiera wszelkie wyposażenie, jeżeli chodzi o zabudowę mieszkalną, ale również szoferkę. Na liście znajdziemy chociażby ogrzewanie Truma Kombi w wersji 4 dieslowskiej i nowe pakiety stylizacyjne. Rapido na sezon 2021 wprowadziło dwa nowe pakiety. Jest to Bellagio i Nakarat. I o tym możecie przeczytać w najnowszym chociażby numerze naszego magazynu. Jak one wyglądają? Zapraszam do środka, pokażę Wam. Bellagio to trochę jaśniejszy styl, taki bardziej nowoczesny, natomiast Nakarat ciemniejszy, kontrastowy, bardziej spokojny. Wnętrze nowego Rapido z serii C jest tak naprawdę kopią tego, co widzieliśmy w luksusowych rozwiązaniach tej marki, czyli w tych dużych, pełnych integrach. Rapido to naprawdę najwyższa jakość, klasa premium. I to wszystko, co widzieliśmy tam, zostało przeniesione tu, plus oczywiście zostało to ulepszone. Co z tyłu? Z tyłu łóżko francuskie, bardzo duże, wbrew pozorom C Series to jest nowa linia bardzo kompaktowych pojazdów, a jednocześnie i tak z tyłu udało nam się zagospodarować naprawdę dużo dwuosobowe łóżko francuskie. Łóżko francuskie dlatego, żeby po drugiej stronie zainstalować przestronną toaletę, oczywiście z kabiną prysznicową, i spójrzcie na to, że rzeczywiście ta kabina prysznicowa jest kwadratowa, więc tam osoby wysokie, osoby duże, takie jak ja, zmieszczą się bez najmniejszego problemu i wezmą prysznic. Jednocześnie na pokładzie pojazdu mamy do dyspozycji pełny aneks kuchenny, przestronną lodówkę i salon. Bardzo przestronny salon. Z przodu jest zainstalowane okno panoramiczne i tutaj z przodu naprawdę optycznie wydaje się być bardzo dużo dostępnego miejsca, pomimo że szerokość pojazdu to zaledwie 2,17 metra, więc rzeczywiście jest to pojazd kompaktowy. Wkrótce te samochody będą dostępne zarówno w firmie Camel Camp, jak i M-Camp z Dzierżoniowa i odpowiednio z Poznania. Rapido w sezonie 2021 wprowadziło dwie nowe wersje kolorystyczne. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, Nakarat i Bellagio. Bellagio to typowa jasne fronty meblowe z jasną tapicerką. Jedynymi przełamaniami w tej wersji są ciemniejsze blaty, zarówno w kuchni, jak i na stole. Nakarat, którego jestem osobistym zwolennikiem, jest już wersją zdecydowanie ciemniejszą i dodatkowego smaczku dodają te wszystkie ambientowe podświetlenia. Możecie zobaczyć je chociażby tutaj, tutaj czy tutaj. I ta wersja, pomimo tego, że jest ciemniejsza, jest nieco bardziej kontrastowa, a w środku takiego kampera czujemy się o wiele przytulniej, tak można by powiedzieć, bardziej domowo. Ostatnią nowością przygotowaną przez francuskiego producenta jest pakiet Ultimate Line, który premierowo jest właśnie pokazywany podczas Caravan Salon 2020 w Düsseldorfie. Co on zawiera? Tu macie pełną listę wyposażenia obejmującego zarówno wygląd, jak i wyposażenie. Mamy do czynienia na przykład z 16-calowymi felgami Fiata już w standardzie. Dostajemy w tym pakiecie również ogrzewanie Truma Kombi w wersji 6E. To jest połączenie ogrzewania gazowego i elektrycznego. Mamy dodatkowe oświetlenia LED-owe. Wszystko to jest zawarte już w jednym pakiecie i kilka kamperów Rapido tutaj pokazywanych właśnie w Düsseldorfie już ten pakiet Ultimate Line zawiera. Kampery na sezon 2021, które będziecie mogli zobaczyć bądź w Poznaniu, bądź w Nadarzynie, będą właśnie wyposażone w ten pakiet Ultimate Line. Ostatnią nowością Rapido jest nowy camper van, model V65XL. V65 mogliście już poznać na naszych łamach. Opisywaliśmy ten model jako premiery ubiegłorocznej imprezy Caravan Salon w Düsseldorfie. Teraz Rapido zaprezentowało nową odmianę w wersji właśnie XL. W środku znajdziemy miejsce dla 4 osób, zarówno do jazdy, jak i do spania. Z tyłu łóżko ułożone przez pojazdu, natomiast z przodu jest dodatkowe łóżko opuszczane elektrycznie, oczywiście dwuosobowe. Cały pojazd ma 636 cm długości, jest dostosowany na prawo jazdy kategorii B,
czyli DMC jest na poziomie 3,5 tony, natomiast jest możliwość rozszerzenia go nawet do tej wartości powyżej 4 ton, oczywiście jeżeli macie odpowiednie do tego prawo jazdy. Ile kosztuje? Niemiecka cena to 57 500 euro z ich tutaj podatkiem VAT-owym, natomiast z tego powodu, że jest to samochód zbudowany na Fiat Ducato, u nas zapłacicie więcej z powodu podatku akcyzowego. Pod maską pracuje silnik 2.3 o pojemności 140 koni. Zapraszam do środka, pokażę Wam, jak to wygląda. V65 naprawdę jest w rozmiarze XL. Spójrzcie chociażby na ten bardzo przestronny salon. Mamy tu dwa przednie fotele obrotowe w kierunku tutaj stolika. Mamy dwuosobową kanapę, natomiast optycznie wydaje się tu być bardzo dużo miejsca i rzeczywiście poruszanie się po tym de facto vanie jest bardzo proste. Warto też zwrócić uwagę, jak duże jest elektryczne łóżko dwuosobowe znajdujące się tutaj tuż nad tym salonem. Ono jest naprawdę i długie i szerokie, zajmuje praktycznie całą szerokość i długość tej przedniej części pojazdu. Warto też zwrócić uwagę oczywiście na sam wygląd tego samochodu. Tutaj znajdziemy już ten nowy styl Bellagio, czyli jasne fronty meblowe z ciemniejszymi nieco blatami i jasną, taką troszeczkę może zieloną, kawową, trudno do określenia kolor, tapicerką. Sam kącik kuchenny jest zaprojektowany również nieco inaczej. Wszędzie znajdziemy drobne półki i schowki, chociażby na odłożenie książki czy telefonu. Warto też zwrócić uwagę, że wreszcie francuski producent poszedł po rozum do głowy, zobaczył, że żyjemy w XXI wieku i mamy tutaj do dyspozycji chociażby dwa porty USB ulokowane tuż nad samą głową. Zmieniono również system, jeżeli chodzi o łazienkę. Mamy tutaj do czynienia z pojazdem stosunkowo krótkim, w końcu jesteśmy w campervanie, natomiast to rozwiązanie, które zastosowano w łazience, już mogliście zobaczyć w innym modelu, który też był prezentowany tutaj w Düsseldorfie. Mamy tam możliwość otwarcia łazienki, przystosowania jej do wzięcia prysznica, bądź jeżeli tego nie robimy, mamy tam do dyspozycji osobną szafę. Bardzo fajne, inteligentne, nowoczesne rozwiązanie, pod którego byliśmy olbrzymim wrażeniem w ubiegłym roku. Z tyłu standardowe łóżko ułożone w szerz. Dwie osoby zmieszczą się tam bez najmniejszego problemu. Pod łóżkiem znajdziemy bardzo dużą przestrzeń, również bagażowo-garażową, także bez problemu zapakujemy się tu całą rodziną na 2-3-tygodniowy wyjazd, zwłaszcza jeżeli podniesiemy sobie DMC właśnie do tego poziomu nieco ponad 4 tony.